Wieczór walentynkowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej zapewnił zespół Ponad Chmurami, który zauroczył publiczność wyjątkowymi utworami z nurtu poezji śpiewanej twórców polskich, jak również zagranicznych bardów. Wieczór walentynkowy w Bystrzycy Kłodzkiej rzeczywiście to jest już nasza tradycja i nie ukrywamy, że jesteśmy bardzo konsekwentni i bardzo sentymentalni w doborze artystów. Tym bardziej, że artyści co roku odwiedzający naszą walentynkową scenę to tak naprawdę nasi mieszkańcy, to po pierwsze wspaniali, zdolni bystrzyczanie, którzy swoją ogromną pasją do muzyki i też wspólną miłością, która ich połączyła, stworzyli genialny zespół Ponad Chmurami, więc nie wyobrażamy sobie tego wieczoru bez nich tutaj w Bystrzycy Kłodzkiej. Oni sami w sobie są pięknymi istotami, a ten wieczór przecież pełen miłości jest wieczorem pięknym, a jeszcze w towarzystwie kolejnego wytrawnego muzyka, Adama Garneckiego, wiolonczelisty, brzmienie dźwięków gitary Nikodema Jacuka, no i anielski głos Katarzyny Jacuk. Myślę, że dzisiaj tak wypełnią tę salę i przyniosą nas wszystkich ponad chmury. Chociaż ta miłość w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o utwory, może nie do końca jest taka piękna, szczęśliwa i jest raczej pokazana w różnych wymiarach. Ale rzeczywiście wszystkie utwory gdzieś tam wokół tego uczucia krążą. Publiczność zawsze lubi utwory, które wpadają jej w ucho, raczej żywiołowe i tego typu. U nas ich jest w zasadzie troszkę mniej, ale też... Macie też chyba swoją taką publiczność tutaj w Bystrzycy, która wiernie przychodzi na wszystkie koncerty. To prawda i wiemy, że tej publiczności tak naprawdę podobają się właśnie te wiersze ubrane w taką delikatną i nostalgiczną muzykę, co nas osobiście bardzo, bardzo cieszy, bo to jest takie właściwe dla nas wyrażanie tego, co lubimy robić najbardziej. To jest mój pierwszy koncert w Bystrzycy, natomiast z Ponad Chmurami gramy od listopada zeszłego roku i poznaliśmy się przez internet, jak Nikodem często mówi na koncertach, ponieważ Kasia i właśnie Nikodem chcieli rozszerzyć skład zespołu i szukali w internecie wśród muzyków improwizujących wiolonczelistów. Świetnie się złożyło. Jak spędzić walentynki przedstawili nam mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej, dzieląc się kilkoma propozycjami. U mnie było tak, że dzisiaj była u mnie poczta kwiatowa i dostałam, nie wiem, czy to od jakiegoś wielbiciela, czy coś takiego, ale dostałam bukiet kwiatków. Na przykład my robiliśmy samą z klasą, robiliśmy też właśnie pocztę walentynkową w szkole, no i potem jak jechaliśmy do kina, w autobusie pani nam rozdawała te kartki. Dzisiaj akurat jesteśmy tutaj w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i w sumie to jest tylko część wieczoru naszego. Przyszliśmy na koncert razem z dziećmi i oczywiście klasycznie kwiaty, wyznanie miłości. W sumie to robię dosyć często, więc walentynki to nie jest żaden dodatkowy powód. Zawód muzyka jest taki, że często te święta czy wyjątkowe dni w kalendarzu spędzamy na scenie, tego sobie życzymy. Natomiast moja dziewczyna też jest tutaj na widowni, także spędzamy ten dzień też razem. Postanowiłyśmy, że my jakby nie mamy chłopaków, więc postanowiłyśmy, że przyjdziemy tutaj jako przyjaciółki.